Tematem tego badania były problemy nowotworowe i zagrożenie chorobami nowotworowymi. I 40% Polaków obawia się zapadnięcia na tego rodzaju chorobę. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy Polacy są zainteresowani ubezpieczeniami na temat związanymi z chorobami nowotworowymi, czyli z ubezpieczeniami, które w momencie zapadnięcia na taką chorobę pozwolą finansować leczenie, pomagać rodzinie w przypadku problemu z pracą itd., itd. Tutaj 20% jest zainteresowanych. No i pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Po pierwsze, wśród osób, które u siebie szacują ryzyko jako większe, ten procent rośnie do 25%, ale trzeba jakby wziąć pod uwagę taki fakt, że Polacy w ogóle nie są społeczeństwem, które specjalnie przewiduje przyszłość i doszukuje się w tej przyszłości zagrożeń. Więc na tym tle można powiedzieć, że 20% to jest całkiem duża grupa osób, która oczywiście jest potencjalnie zainteresowana tym, żeby w sytuacji choroby nowotworowej jakoś się finansowo wspomóc. Sprawdzaliśmy z kolei to poczucie ryzyka i zagrożenia chorobą nowotworową. No i tutaj okazuje się, że częściej takie ryzyko widzą kobiety, częściej widzą je również osoby w wieku powyżej 60 roku życia i częściej osoby, w których rodzinach się tego rodzaju sytuacje z chorobami nowotworowymi zdarzyły. Każde leczenie dodatkowe, jeżeli chcemy podjąć, niestety kosztuje dodatkowo i mamy podstawę tylko u lekarza i lekarz może zrobić coś tyle. Natomiast jeśli chodzi o jakieś leczenia eksperymentalne czy innego tego typu historii, to mogłabym sama zacytować wiele zbiórek, które przeprowadzałam z drużyną Szpiku, gdzie są naprawdę wielkie pieniądze potrzebne i jeżeli ktoś mi mówi, że to może uratować życie mojego dziecka, to ja to robię. I w takim przypadku mam jakąś podstawę, bo mam to ubezpieczenie, gdzie mogę to wykorzystać. Polacy są skłonni zapłacić za ubezpieczenie 30 czy 40 zł miesięcznie zdrowotne, które by dawało im pewnego rodzaju komfort finansowy związany na przykład z dodatkową konsultacją, z dostępem do lekarzy w praktyce prywatnej, nie tylko publicznej, gdzie jak wiadomo kolejki są jakie są, również możliwość dostępu do innowacyjnych zabiegów i w szczególności lekarstw, których oferta refundowana przez NFZ jest ograniczona. Na te rzeczy wskazują Polacy w tych badaniach, że są dla nich ważne.